Witajcie, kochani. Pozwólcie, że sobie trochę na was popatrzę. Widzę tutaj same zaszczytne twarze, samych badaczy Bożego Słowa. A dzisiaj do tego Bożego Słowa będę chciał się odnosić w związku z tym tematem. Nie czuję się autorem dzisiejszego tego słowa, kazania, bardziej takim tym, który przekazuje je, dlatego że sam najpierw je odebrałem od pewnego nauczyciela, będąc na szkole biblijnej, od Billa Gillama, który jest też doktorem psychologii, ale jest wierzącym bratem w Panu, który w wielu dziedzinach naucza Bożego Słowa razem z swoją żoną Anabel. I też wykładał na studiach psychologię, ale przez jego służbę Bóg niesamowicie go używał. To też było połączone z jego pracą, dlatego że ludzie z problemami przychodzili bezpośrednio do niego, jako do doktora psychologii, i on wtedy mógł im głosić jedyną prawdę, jedyne uwolnienie. I tak chciałbym w tym temacie kuszenia podzielić się tym właśnie, co odebrałem, kiedy słuchałem to jego nauczanie, gdyż dla mnie to było czymś bardzo odkrywczym. To spojrzenie na Boże Słowo było czymś, na co wcześniej nie patrzyłem w ten sposób. Jakbym miał powiedzieć, to chyba była największa nauka dla mnie Bożego Słowa, czymś, co osobiście odebrałem w tym roku dla mnie. Dlatego tym bardziej cieszę się, że mogę się tym dzisiaj z wami podzielić i że jesteście tutaj teraz. I mam nadzieję, że też odbierzecie coś z tego tematu do swojego życia, gdyż przez to, że Bóg daje nam większe poznanie, możemy zwyciężać. Amen. I cieszę się, że Duch Święty jest pośród nas i modlę się o to, aby dzisiaj dotykał się również waszych serc, tak jak się dotknął mojego serca, kiedy mogę usłyszeć to przesłanie. Jakiś czas temu też dzieliłem się w tematyce prób. To, że jesteśmy wypróbowani, że poddawani jesteśmy próbie. I ten temat się poniekąd łączy też z tym tematem, którym mogłem wcześniej się dzielić. Ale przejdźmy już do Bożego Słowa. I tak otwórzcie sobie już, moi kochani, list do Galacjan, 2:20. I tam czytamy taką wspaniałą prawdę. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. List do Galacjan, 2:20. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Pierwsza taka prawda z tego fragmentu to czego możemy się nauczyć, to, że tak zwany stary człowiek umarł na zawsze. Amen? Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie ma go więc w nas. I to jest ciekawe, dlatego że dalej odczuwamy, nie wiem jak wy, ale ja, że wewnątrz nas toczy się dalej wojna. Możecie się ze mną zgodzić? Jeżeli tak, to pokiwajcie głową. Chyba, że jestem jedyny, ale nie wydaje mi się. Więc skoro stary człowiek umarł i nie ma go, jest ukrzyżowany, to co w takim razie dzieje się ze mną, w moich myślach? Z czym się zmagam? I tak jak ten nauczyciel Bożego Słowa nauczał, tak jak odebrał od Pana, że błędnie zakładaliśmy, że ta walka toczy się między starym człowiekiem, starym mną, a nowym człowiekiem. To by oznaczało, że jesteśmy wewnętrznie rozdarci, podzieleni, tak? A Pan Jezus sam nauczał o tym, co się dzieje z takim domem, który jest podzielony, który jest
Tak, on się nie ostoi. To jest w Ewangelii Mateusza, 12 rozdział, 25 wiersz. Możecie sobie to przestudiować, ale znacie ten fragment, to nauczanie o tym mieście, domu podzielonym. Ono się nie ostoi. I to by oznaczało, że jesteśmy skazani na porażkę, wedle słowa. Skoro byśmy byli tak wewnętrznie podzieleni, a Jezus naucza, że nie może się coś ostać, jeżeli jest podzielone, to jesteśmy skazani w taki sposób, rozumując tak dalej, na porażkę, tak? Więc ta walka musi się toczyć w jakiś inny sposób. W tą walkę musi być zaangażowany ktoś inny, albo inaczej mówiąc, ktoś jeszcze. Z tego fragmentu, który czytałem na początku, widzimy pewną taką prawdę o tym. Ewangelia w wielu fragmentach wspomina Boże Słowo, Pismo, o takich dwóch stronach jakby jednego medalu, jednej monety. O tym, że Chrystus jest w tobie, we mnie i to, że ty jesteś w Chrystusie. W tym fragmencie czytamy, że żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, Chrystus we mnie. To jest jakby jedna strona medalu. Nie wiem, czy to zauważacie. I chciałbym, abyśmy teraz przyszli do innego fragmentu, do listu do Efezjan. Drugi rozdział, 5 i 6 wiersz. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. W tym nowym tłumaczeniu ten 6 wiersz brzmi tak. On wskrzesił nas i już teraz umieścił w niebie. Należymy bowiem do Chrystusa. Tutaj widzimy tą drugą stronę tej monety, czyli Chrystus poszedł do Ojca, a my jesteśmy w Nim. Zauważacie to? I tak jakbyśmy czytali Ewangelię, to wiele jest takich porównań, takich pokazana ta jedna i druga strona. Ty w Chrystusie, a Chrystus w tobie. I to jest bardzo ważne i istotne. I to w tej tematyce kuszenia, na co jeszcze musimy zwrócić uwagę, co jest ważne, gdzie chcę taką podstawę też założyć, to co już wiemy, to jak w ogóle jesteśmy stworzeni, skonstruowani, to, że jesteś duchem. To, co jest istotne, co musisz wiedzieć, co pewnie wiesz, to, że jesteś duchem, który ma duszę i który żyje w ciele. Amen? Czy możecie się ze mną zgodzić? To wiemy. Jakbyśmy popatrzyli na to, na ten fragment wcześniejszy, że żyjemy tak jakby w dwóch wymiarach. Żyjemy jednocześnie ciałem na ziemi, a duchem w niebie. Czym więc jest nasze ciało? To tak bardzo pokrótce, żeby się nad tym za bardzo nie rozciągać, to nasze ciało to są nasze zmysły. To jest to, co odbieramy. Ale ono jest powiązane też z naszym umysłem, dlatego że przez to, co do nas dociera, to dociera do naszego umysłu. I tam toczy się główna wojna w naszym umyśle. To jest tam, gdzie te wszystkie bodźce trafiają. Odnośnie ducha, duch to jest nasza tożsamość, to kim tak naprawdę jesteśmy. Jeżeli rodzisz się na nowo, przyjmujesz Jezusa Chrystusa do serca, to jesteś Jego dzieckiem i to jest Twoja tożsamość. Jesteś Synem Bożym. Amen? W pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział, 17 wiersz. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Amen? Wspaniałe. Drugi list Piotra, 1:4. Abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Tutaj apostoł Piotr, natchniony przez Ducha Świętego, mówi o tym, że
stajemy się uczestnikami boskiej natury. Także nie jesteśmy jedno z Bogiem, tak na zasadzie doczepieni do Boga jak wagon do lokomotywy albo przyczepa do traktora, czyli coś całkiem innego, ale stanowi jeden jakby pojazd. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ale jesteśmy jedno. Czyli nie różnimy się, ale stanowimy jedno. Nasz duch jest tak stworzony. Jesteśmy jakby wrzuceni do jednego miksera, wymiksowani i stanowimy jedną substancję. Nasz duch jest stworzony tak samo jak Duch Święty, jak Bóg. Stanowimy, jesteśmy uczestnikami boskiej natury. A co odnośnie naszej duszy, możemy tak pokrótce powiedzieć, co pewnie też wiemy, ale żebyśmy sobie to mogli przypomnieć. Nasza dusza to jest nasza osobowość. To jest nasz umysł, wola, emocje. I tutaj, w tej sferze, to tu się dokonuje i tu musi się dokonać pewna zmiana. Mamy się przemienić przez odnowienie umysłu. Amen? Tak mówi Boże Słowo. I kiedy skupiasz myśli na tym, kim naprawdę jesteś i wprowadzasz to w życie poprzez zachowanie, poprzez to, co robisz, twoja dusza, moja dusza zaczyna się zmieniać. Taka jeszcze ważna prawda, którą jeszcze musimy tutaj założyć podczas tego nauczania, to to, że przy zbawieniu stajemy się sadzonką. Jesteśmy takim ziarnem. Możemy to przyrównać do dębu, tak jak ci, którzy są zasadzeni w domu Pana, są jak dęby sprawiedliwości. To, co jest ważne, to to, że kiedy jesteś nowym stworzeniem, w momencie nawrócenia, to twój duch i dusza jest już zapieczętowany. Amen? Mamy nowe serce. Bóg daje nam nowe pragnienia. To nie są pragnienia już tego upadłego, grzesznego, starego człowieka, Adama, które były sprzeczne z pragnieniami Bożymi, które nie miały nic wspólnego z Bogiem. Ale rodzisz się na nowo, jesteś nowym zaczynem, jesteś nowym nasieniem. To tak jakbyś się człowiek rodził, czy to małe dziecko staje się bardziej ludzkie z czasem, kiedy rośnie? Nie, ono jest już człowiekiem. Tak samo to ziarno. Czy on staje się bardziej dębem z czasem? Nie, on cały czas jest dębem. Nie wiem, czy rozumiecie, co chcę wam wytłumaczyć. To jest ważne, że podczas zbawienia, podczas przyjęcia Pana Jezusa Chrystusa jesteśmy już zapieczętowani w naszej duszy, w naszym duchu. Jesteśmy tym, kim Bóg powiedział, że jesteśmy. I tu pojawia się pewien problem, pewna furtka, którą chce wykorzystać diabeł. Popatrzmy teraz na diabła, który jest kłamcą. On jest kłamcą i o tym mówi Boże Słowo. I on podrabia Boga. I tak jak jest Bóg Ojciec, tak on podaje się za fałszywego Boga, prawda? I tak jak Boże Słowo naucza, że jest jeden Mesjasz, jest Jezus, jeden Zbawiciel, tak jakbyśmy studiowali dalej Boże Słowo, zauważymy, że jest ktoś, kto się podaje za Mesjasza, jest antychryst. I w tym rozumowaniu widzimy, że jest jeszcze trzecia osoba, jest Duch Święty. Duch Święty, który mieszka w nas. I tutaj pojawia się zatem pytanie, kto jest tym fałszywym duchem w takim razie? Ale zanim sobie odpowiemy na to pytanie, to jeszcze popatrzmy na samego Ducha Świętego, na sposób działania, na Jego rolę w naszym życiu. Duch Święty, On jest tym, który zamieszkuje we mnie. Amen? On jest tym, który mnie prowadzi, który mnie wzmacnia, wyjaśnia znaczenia pewnych życiowych okoliczności, które mnie spotykają. On rozmawia ze mną
w moich myślach, za pomocą myśli, On mówi do mnie w pierwszej osobie, używa mojego słownika, mówi w języku polskim. Amen, zgadzacie się? Nie tylko w języku polskim. Ale to, co, nad czym się też zastanawiałem, to jaki on jest taki precyzyjny, żebym go mógł jak najbardziej zrozumieć, że on też ma taki akcent. On nie mówi w jakimś innym akcencie w języku polskim, który jest dla mnie taki inny, niezrozumiały, taki dziwny. Rozumiecie, o co mi chodzi? On mówi po śląsku cieszyńskim do was. Tak. On maluje pewne obrazy w naszych umysłach. Zdarza się to wam? On potem je tłumaczy, uczy nas. I on wszystko, co czyni, co robi w naszych myślach, on to robi zgodnie z prawdziwym poznaniem Boga. Zatem kim jest fałszywy duch i co on czyni, co on robi? Jak pewnie się już domyślacie, on czyni to samo, ale on to czyni w taki sposób, żebyś wypełnił jego wolę. Nie wolę Bożą. On czyni wszystko, on tłumaczy ci pewne sytuacje życiowe, on rozmawia z tobą za pomocą myśli, ale to, co on czyni, tak jak już wiecie, on czyni w całkowitej sprzeczności z prawdziwym poznaniem Boga. I Biblia nazywa tego ducha grzechem. To nie jest czynność, ten grzech, to nie jest coś, co popełniamy, ale to jest osoba. I pierwsza wzmianka na temat tej osoby, możecie sobie otworzyć Boże Słowo na temat tej mocy, za którą kryje się osoba, jest w pierwszej Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju, 4:7. Rzekł Pan do Kaina, 1 Mojżeszowa 4:7. Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Znacie Boże Słowo, ten fragment również, jest to moment, kiedy Bóg przychodzi do Kaina i rozmawia z nim na temat tego, co on chce popełnić, co on chce zrobić. I co tam czytamy? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Widzimy, że Pismo tutaj personifikuje ten grzech. Widzimy, że on ma inteligencję, prawda? Zdolność mówienia, tłumaczenia pewnych okoliczności, ale sprzecznie z Bożym poznaniem, z poznaniem Boga. Widzimy tutaj, czytamy, czyha, kusi. I tu jest użyte, mamy panować nad nim. Ale przejdźmy teraz szybko do listu do Rzymian. Dlatego, że w liście do Rzymian jest sedno Ewangelii. Tam całe nauczanie apostoła Pawła w 5, 6, 7 i 8 rozdziale jest to centrum, jest to wykładnia Ewangelii. Tak jak w Ewangeliach, można powiedzieć, nie jest nawet zawarta ta cała Ewangelia, dlatego że to się toczy, tak całe wytłumaczenie tej dobrej nowiny, tego, co się wydarzyło, co się dzieje, jest właśnie w tym liście, co apostoł Paweł pisze do kościoła w Rzymie. I tak w tym 5, 6, 7 i 8 rozdziale słowo grzech, tam w tych 4 rozdziałach pojawia się 41 razy. 40 jako rzeczownik, a raz jako czasownik, czyli jako czynność. Czy mamy więc grzeszyć? Tu jest to pytanie, jako czynność. W ten sposób, jak czytamy Boże Słowo, to myślimy o własnych uchybieniach, kiedy czytamy to słowo grzech, prawda? O tej czynności.
Ale w wielu miejscach pod tym słowem mowa jest o tej fałszywej mocy, o tej tajemnej mocy grzechu, która właśnie nazywa się grzech. I tak 11 razy po właśnie tym fakcie, kiedy Jezus został ukrzyżowany w Piśmie, czytamy w Biblii, że to słowo grzech jest wręcz personifikowane, nadawane są mu te cechy osobowe. I tak w tym samym liście, w 7 rozdziale, 15 wiersz, możecie sobie otworzyć, list do Rzymian, 7 rozdział, 15 wiersz. I co tam pisze apostoł Paweł? Ten fragment kiedyś dla mnie również był taki dosyć niezrozumiały. I tam apostoł Paweł pisze takie słowa. Albowiem nie rozeznaje się w tym, czyli on nie rozumie tego, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. I tu widzimy, że w tym fragmencie występuje jakby jedna osoba, apostoł Paweł pisze o sobie, jakby w jednej osobie. Występuje jeden aktor w tym wierszu. Ale jakbyśmy czytali dalej te wiersze, to zachęcam was do tego, przeczytajcie sobie to w domu, ale ja już przejdę do 20 rozdziału, do 20 wiersza. I tam apostoł Paweł pisze dalej. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. I nie chciałbym tutaj powiedzieć, że to diabeł zmusza go do czynienia tego, ale kiedy zdarza się grzeszyć nam, to ta moc jest w to w jakiś sposób zaangażowana. Widzimy w tym wierszu, że tu już są jakby dwie osoby, dwóch aktorów występuje. W wersecie 15 również działa ta tajemna moc grzechu, że tak można powiedzieć. Grzech przyszedł w wyniku upadku. I mówi on w naszych myślach, używając pierwszej liczby pojedynczej. Ja, mi, moje. On jest oszustem i on się podszywa pod twojego starego człowieka, który jest już martwy, który nie żyje. Dlatego wielu teologów, badaczy Pisma Bożego twierdzi, że stary człowiek żyje, kiedy czyta różne fragmenty Bożego Słowa, chociażby ten, kiedy on umarł. Bo mogliśmy o tym czytać na samym początku, prawda? I tak kolejne błędne nauczanie może być takie, że stary człowiek umiera, ale potem wraca. Ale czy widziałeś kiedyś kogoś ukrzyżowanego, kto zszedł z krzyża? Chrystus tego nie zrobił, choć mógł. On jedyny. Mówi się, że trzeba otrzymać starego człowieka w grobie. Zdarzyło wam się kiedyś takie coś usłyszeć? Od kiedy on ma moc powrotu do życia? Dzisiaj nasza walka toczy się przeciw mocy zwanej grzech. A więc ta moc znajduje się gdzieś w nas, jak czytamy ten fragment Bożego Słowa, którym dzieli się apostoł Paweł do Rzymian. I tak 21 wiersz, idźmy dalej. Ja czytam teraz tego nowego przekładu. Znajduje tedy w sobie zakon. Zakon tutaj apostoł Paweł ma na myśli pewne prawo, pewną prawidłowość. Tu nie jest mowa o tym zakonie starym. Że gdy chcę czynić dobrze, trzyma, albo w innym tłumaczeniu narzuca się mnie złe albo zło. I tutaj czytając ten wiersz, też można byłoby pomyśleć, że w tym fragmencie mowa jest o tym starym człowieku, nie? Że on jakby chce wpływać dalej na mnie. Ale tu jest ta prawda, że chcę czynić dobrze. To jesteś prawdziwy ty. To jest nowy człowiek. To jest to, czego pragniesz. To jest twoje prawdziwe pragnienie. Zgodne z twoją tożsamością.
z Twoją osobowością. I tak jeśli ukujesz się w stopę igłą, to nie zmienia Twojej osobowości, Twojej tożsamości i nie stajesz się człowiekiem ze stali. To nie zmienia Twojej natury, ale to coś tkwi w Tobie, w Twoim ciele. Coś oddziaływuje na Ciebie. Ale to Cię nie zmienia, to nie znaczy, że jesteś już kimś innym w takim razie, albo podzielonym. Z tego powodu, że coś na Ciebie oddziaływuje. I tak 22 wiersz. W moim wewnętrznym człowieku zachwycam się prawem Bożym, pisze apostoł Paweł. I tak możemy się z tym zgodzić, że Bóg wypisał to prawo w jego sercu, w jego umyśle wręcz. Tak jak zapytany Jezus o to prawo, bo tutaj nie chodzi o to prawo, czyli wypełnianie tych wszystkich zapisów, o składanie ofiar, to nie chodzi o to prawo, o ten zakon. Ale o tym, o czym mówi Jezus w Ewangelii Mateusza, 22 rozdziale 37-40, to jest o tym największym przykazaniu. O tym, żeby miłować Boga i kochać bliźnich, jak siebie samego. To jest to, co Bóg włożył w twoje serce, kiedy się nawróciłeś, kiedy Go przyjąłeś. To jest twoim największym pragnieniem. Amen? Amen. I pragniesz być posłuszny Bogu. I chcesz Go chwalić, uwielbiać. Wspomnij teraz czas swojego nawrócenia. Mam nadzieję, że to dalej towarzyszy Tobie w takim samym natężeniu jak wtedy. Dlatego tak jesteśmy nawoływani do tego, aby powrócić do tej pierwszej miłości, abyśmy przypomnieli sobie, kim tak naprawdę jesteśmy, co jest naszym udziałem. I chcesz Go przez to chwalić, uwielbiać. I Bóg przez to, że dał Ci nowe serce, dał Ci nowe pragnienia, On też może Tobie zaufać. Bo On zna Twoje serce, bo jest nowe. On uczynił Cię całkiem nowym stworzeniem. On Cię nie poprawił, nie ulepszył. Jesteś nowym stworzeniem. Amen? Czytajmy dalej ten wspaniały list. 23 wiersz. Natomiast w moim ciele dostrzegam inne prawo, które walczy z moim umysłem i zwycięża, czyniąc ze mnie niewolnika grzechu. I widzimy tutaj, że ta moc walczy w naszych myślach, w naszym umyśle. Ona tkwi w moim ciele, tutaj pisze apostoł Paweł. I dalej pisze 24 wiersz. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? No tak, bo każdy, kto jest w tej walce, który toczy tą wojnę i której on nie rozumie, będzie nieszczęśliwy, tak? Bo nie rozumie, co się z nim dzieje. Dlaczego jego pragnienia są, które zmierzają do Boga, a tu dzieje się coś wręcz odwrotnego, z czym musi się zmagać. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. I tu mamy tak jakby teorię, ale żebyśmy mogli to lepiej zrozumieć, jak to działa w praktyce, to podam taki przykład, jak to działa. No to, że jestem mężczyzną, podam taki najprostszy przykład, którym też również posłużył się ten nauczyciel, Bill. I on podaje tam przykład pewnej atrakcyjnej kobiety, która wędruje chodnikiem i jak się wtedy zachowuje człowiek, mężczyzna, który ją zobaczy. To, co dociera przez jego oczy do jego mózgu, w którym, co się wtedy dzieje? Pojawia się pewien obraz tej kobiety. Obraz atrakcyjnej, mówimy tutaj o atrakcyjnej kobiecie. Przyjmijmy, że jest to człowiek nawrócony, który poznał Jezusa Chrystusa, ale dalej brak mu poznania i tkwi w tej duchowej walce i się zmaga. I widzi tą atrakcyjną kobietę, która pojawia się przed jego wzrokiem. Więc w jaki sposób teraz zadziała ta moc,
zadziała ten przeciwnik. On zacznie podsuwać do jego myśli pewien obraz tej kobiety, wymaluje, wyeksponuje. Można powiedzieć, taki Photoshop szybki zrobi. Nawet wyidealizuje tą kobietę bardziej niż faktycznie jest. Rozumiecie, o co mi chodzi? Dlatego, że nie tylko on ją widzi, ale też przeciwnik. I ten przeciwnik chce posłużyć się tą kobietą do tego, aby go skusić do złych myśli, do tego, aby zgrzeszył w swoim umyśle. I poprzez ten umysł pojawia się emocja. On będzie musiał jakoś zareagować na ten impuls, prawda? Podjąć decyzję, jedną albo drugą. I wtedy to grzech zacznie podsuwać mu pewne myśli. Ale on to robi w taki pewien subtelny sposób. Właśnie w ten sposób, o którym żeśmy mówili, tak jakby on sam mówił do siebie. Będzie używać cielesności naszej do uruchomienia tych myśli. On użyje, tak jak była to mowa, takiego starego naszego oprogramowania. Tego, które już nie żyje. Ale on się nim posłuży, bo on nas zna. I on będzie chciał karmić naszą duszę, tego człowieka. I wtedy, kiedy pojawia się to kuszenie, jest właśnie ten moment, że zdaje nam się, mamy takie wrażenie, jakby ten stary człowiek żył. Jakby to było właśnie moje stare ja. Ale to grzech się podszywa pod nie. I to nie jest żadne opętanie, spokojnie, nie martwcie się. I pojawia się tutaj pewne pytanie, dlaczego więc ta moc, ten grzech może być w naszym ciele? Ono dlatego, że nasze ciało nie jest jeszcze odkupione, prawda? Wystarczy, że popatrzymy na siebie. Z wiekiem nasze ciało coraz bardziej daje nam ku temu dowód, że zmierzamy w innym kierunku niż nasz duch, który się odmładza. A więc grzech mówi w jego umyśle, ale kobieta. Chciałbym się z nią umówić, prawda? I tu jest właśnie to, ja bym chciał, ja chciałbym. On nie przychodzi jako druga osoba, ale on się podszywa. I teraz przypomniał mi się taki fragment, jak szatan przychodzi do Jezusa Chrystusa. On się tam nie mógł podszyć pod jego cielesność grzeszną, dlatego że on nie był grzeszny. Dlatego rozmawiał z nim w inny sposób. I jeżeli ten człowiek, ten facet nie jest świadomym chrześcijaninem tej prawdy Bożej, ale uczono go, że ma dwie natury, uwierzy w to, że to naprawdę on chce ją zaprosić. Prawdą jest, że jest kuszony. Ale czy tego pragnie? Pragnienie serca, a kuszenie to dwie różne sprawy. Serce zawsze pragnie inaczej niż chce kuszenie. Mówimy tu już o nowym człowieku. Nie mówimy o starym, który nie poznał Boga, dlatego że on pragnienia ma takie właśnie. I kiedy on popełnia grzech, on nie ma żadnych wyrzutów. Ale źródłem kuszenia jest diabeł. Natomiast źródłem naszych pragnień jest Bóg. On daje nam pragnienia naszego serca nowe. Są one dobre, bo jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. I kiedy ten człowiek przyjmie tą myśl, uruchamia te emocje. To są ułamki sekund. Ile potrzeba czasu, żeby on uruchomił te myśli, te emocje, żeby zaczęły w nim się wzburzać? Ile potrzebuje facet czasu?
są ułamki sekund, prawda? Dlatego też nasza reakcja musi być natychmiastowa. Dlatego musimy znać tą prawdę, być czujni, wiedzieć, w jaki sposób wróg walczy. Dlatego trzeba powiedzieć stanowczo nie w modlitwie. Powiedzieć nie, umarłem dla tych spraw. Tak jak w drugim liście do Koryntian 10:5 zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. I tak już wiesz, skąd ta myśl pochodzi i przez wiarę zapraszasz Jezusa do tej sytuacji i możesz Mu dziękować za to, że już jesteś umarły, że to już nie jesteś Ty, że to już nie jest Twoje prawdziwe pragnienie, ale to jest szatan, który Cię kusi. I o tym mówi wcześniejszy rozdział. Zachęcam Was też do przestudiowania 6 rozdziału do Rzymian. Tam, gdzie apostoł Paweł mówi o tym, że jesteśmy umarli już dla grzechu, dlatego, że zostaliśmy ukrzyżowani. Dla tej mocy jesteśmy wolni, więc też powinniśmy się zachowywać jak ludzie wolni, a nie podążać za tym. I zaczynasz myśleć o czymś innym. Dajesz odpór tym myślom i Bóg daje ci zwycięstwo. Jeżeli możesz uciec, uciekaj. Odwróć wzrok. Nie wystawiaj Boga na próbę, aby On coś zrobił, aby On przysłonił jakimś autobusem tą kobietę w tym momencie. Ale zacznij działać. Weź miecz prawdy. Żeby to też był taki przykład dla kobiet i tego, jak on się podszywa pod cielesność naszą, pod tego starego człowieka, który już jest martwy, który nie żyje, to możemy użyć inny przykład, aby zrozumieć tą sytuację, w jaki sposób on to robi. Mamy dalej tą samą atrakcyjną kobietę i inną kobietę, która uwierzyła, która jest nawrócona i która również widzi, może z drugiej strony ulicy, tą atrakcyjną kobietę. I szatan również może wykorzystać jej starą naturę, która już jest martwa, której już nie ma. Podszyć się pod nią i dać te myśli do jej umysłu i zacząć ją atakować i kusić. I być może ta kobieta przed nawróceniem miała problemy z samoakceptacją, być może w jej rodzinie była tak wychowana, że nikt nie poświęcał jej uwagi, miłości, i ma różne problemy. Miała różne problemy z potrzebami. I szatan o tym dobrze wie i teraz wie, w jaki sposób może to użyć przeciwko niej i ją kusić. I pokazuje jej tą kobietę i w jej myślach przychodzi taka myśl, że to nie może być prawdziwe, to wszystko, jak ona wygląda. I zaczyna ją oczerniać. I być może złe myśli na jej temat, że się źle ta kobieta pewnie prowadzi z tego powodu. I tak dalej. Nie chciałbym iść brnąć, ale aby pokazać wam pewien sposób działania grzechu. Ale kluczem jest powiedzenie nie. Umarłem. I wiemy o tym, że diabeł krąży. I on się będzie opierał na tym zwiedzeniu. I on będzie chciał używać tego starego oprogramowania, to, co już jest u ciebie martwe, co powinno być martwe i jest martwe, co jest ukrzyżowane, o czym mówi Boże Słowo. I podszywać się pod to, aby cię kusić. I abyś był wewnętrznie rozdarty. I abyś cię obwiniał. I abyś nie rozumiał Bożego Słowa, tego, kim tak naprawdę jesteś. I abyś nie odnosił zwycięstwa w swoim życiu. I tak na zakończenie jeszcze list do Kolosan, 3 rozdział, 1 wiersz do 3. Jak zatem dalej zwyciężać? Jak żyć w tej wojnie? Apostoł Paweł pisze tak. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie,
nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. I tutaj to jest ten drugi kanał, takie to inne połączenie z Bogiem. Jesteś ukryty w Chrystusie. Amen? Coś wspaniałego. On żyje przez ciebie. Skoro umarłeś, On żyje już przez ciebie. Popatrzmy też na pewną definicję jeszcze jednego słowa, jakim jest hipokryta w tym temacie. Hipokryta udaje kogoś, kim nie jest. Prawda? Ale wielu z nas rozumie to w inny sposób. Hipokryzję w ten sposób rozumiemy, że jest ona działaniem sprzecznym z uczuciami. Czyli opieramy nasze życie, to jak się zachowujemy, na emocjach. Nie na tym, kim naprawdę jesteśmy, ale jak się czujemy. Będę się starał mówić powoli, dlatego że to jest trochę zawiłe, ale jest w tym pewna prawda. Co powinniśmy zatem robić? Każdego dnia ogłaszać, że jesteśmy dzieckiem Bożym. Wyznawaj tą prawdę, karm się tą prawdą. Myśl o Nim, o Bogu. Spędzaj mniej czasu na tym kanale pierwszym, a więcej na tym kanale drugim. Co się wtedy zacznie automatycznie dziać, jeżeli będziemy w ten sposób czynić? Z tymi naszymi starymi sposobami myślenia, pod które się podszywał i podszywa diabeł, które wykorzystuje dalej w twoim życiu. Jeżeli będziemy przebywać w Bożej obecności, w tych Bożych prawdach, karmić się nimi, zaczniemy według nich żyć, stosować je, wyznawać, to tamte sposoby naszego starego myślenia, które chce wykorzystać diabeł, zaczną zanikać w sposób naturalny. Tak samo jak jest z naszą szkolną wiedzą, która nie jest używana. Prawda? Wtedy on będzie miał coraz mniej tych kanałów, tych połączeń, tych myśli, pod które będzie się mógł podszyć, przez które będzie mógł cię zwieść, zaatakować. One zaczną zanikać. Gdy będziemy żyć dobrze, w prawdzie. Pamiętacie ten fragment, kiedy Bóg przyszedł do Kaina? Gdybyś żył dobrze, gdybyś myślał. Kiedy będziemy tak żyć, to czy to będzie udawanie kogoś, kim tak naprawdę nie jesteśmy? Czy właśnie w ten sposób będziemy żyć tak, kim jesteśmy naprawdę? Czy właśnie w ten sposób będziemy żyć tak, jak jesteśmy, kim jesteśmy? Ale kiedy tak będziemy zaczynać tak czynić, usiłować to zrobić, to będziemy czuć się z początku w pewien sposób dziwnie, prawda? Nasze emocje powiedzą, że tego nie czują. Możecie się z tym zgodzić? Jeżeli zaczniesz dzisiaj, teraz to wyznawać, zależy jak często to czynisz, jak mocno trwasz. Ale jeżeli to jest taki początek, to twoje emocje dalej będą, nie będą chciały za tym podążać na początku. One nie będą z tym się chciały zgodzić. One będą zależały od tego stanu, w jakim jesteś, od okoliczności, jak się czujesz, co ciebie doświadcza, co płynie z zewnątrz. Będą chciały wpłynąć na to. I to będzie chciał użyć przeciwnik. Więc z początku te emocje powiedzą, że tego nie czują. Grzech powie, kogo chcesz oszukać? Żyjąc w ten sposób, kiedy zaczniesz tak wyznawać.
On zacznie ci mówić, że tylko udajesz i próbujesz żyć po chrześcijańsku. Zacznie cię oskarżać. I wywłaczać pewne rzeczy stare. Ale jest to zgodne z prawdą. Dlatego zacznij to czynić. I czyń to dalej. Dlatego mamy chodzić w duchu. I ta prawda, o której chciałem wam właśnie, z którą chciałem się wam, z wami podzielić, to to, że właśnie te złe myśli, one pochodzą z zewnątrz. To jest ta wielka duchowa prawda. To jest to, gdzie ten jest wystawione to działanie złego, obnażone, jego strategia. To pochodzi z zewnątrz. Ty nie inicjujesz tych myśli. Nie tworzysz, nie generujesz tych myśli. Nie wiem, czy to w jakiś sposób teraz zmienia twoje myślenie o tobie samym. I czy widzisz to wielkie zwycięstwo? Czy wiesz, że masz to zwycięstwo? Że ono jest w zasięgu twoim? Amen? Chwała Bogu. Mam nadzieję, że zostało to w jakiś sposób zrozumiałe, przeze mnie przekazane. Nie jest to prosty temat, nie jest to łatwy. Przepraszam, że tak na koniec roku takie mięso serwuję na stół wigilijny, ale przeżujcie go z Duchem Świętym, przetrawcie. Bądźcie jak Berejczycy i trwajcie w prawdzie Bożego Słowa, dlatego że ono jest, prawda nas wyswowadza, wyzwala. Kochani, powstańmy już. Chciałbym na koniec podziękować naszemu Panu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że Ty umarłeś za nas, za mnie i że ja również jestem w Tobie i umarłem. I że tak jak Ty zmartwychwstałeś, tak i ja zmartwychwstałem. I że jesteśmy jedno. Dziękuję Ci za to wspaniałe zwycięstwo. Za to, że Ty upewniasz mnie i mówisz każdego dnia do mnie. I przypominasz mi to, kim jestem. Kim jestem w Tobie. Dziękuję Ci za to, Panie. Że nie muszę żyć dalej w rozdwojeniu. Nie muszę żyć dalej w kłamstwie. Ale że Ty dałeś mi nowe życie, że uczyniłeś mnie nowym stworzeniem, że dałeś mi nowe pragnienia. I chcę za nimi podążać, i chcę Cię uwielbiać. I proszę Cię, Panie, daj mi mądrość, daj mi siłę do tego, kiedy przychodzi kuszenie do mojego życia, abym potrafił się przeciwstawić Jemu w autorytecie Twojego słowa, powiedzieć nie. Odwrócić swój wzrok, odwrócić swoje myśli, które zmierzają ku złemu, ku temu, kim tak naprawdę jestem, i abym zaczął wyznawać prawdę. Dzięki Ci, Jezu, za tak wspaniałe zwycięstwo, które jest moim udziałem, które jest naszym udziałem, Twojego Kościoła. Pragniemy zwyciężać w naszym życiu. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Amen.